To, co wydarzyło się majowej nocy 1992 roku, wymyka się wszelkim ramom logiki. Po transformacji ustrojowej w Polsce ówczesna milicja zostaje zmieniona na policję. Ustawa o policji zostaje uchwalona przez Sejm 6 kwietnia 1990 roku, a w życie wchodzi 10 maja 1990 roku. Był to ważny krok w budowaniu demokracji. Przemianowując milicję obywatelską na policję, odłączono ją od aparatu bezpieczeństwa i przyjęto zasadę apolityczności, która miała być nadrzędną zasadą funkcjonowania służb porządkowych. Niestety, policjanci dysponują słabym sprzętem. Radiowozy są wysłużone, na komisariatach, które są obskurne, są tylko maszyny do pisania i to też nie wszędzie. Ponadto uzbrojenie funkcjonariuszy pozostawia wiele do życzenia. Wokół bieda, rosnące bezrobocie, szalejąca inflacja. Wielu ludzi egzystuje na granicy wręcz skrajnej nędzy. A takie czasy tworzą bezwzględnych bandytów. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk, subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię Marka Sienickiego. Marek Sienicki urodził się 15 czerwca 1967 roku w Biedrusku koło Poznania. Był jedynakiem, służbę w policji rozpoczął 1 października 1990 roku, więc już w nowej, demokratycznej formacji. Jego ojciec był żołnierzem zawodowym, najpierw służył w Biedrusku, a potem w Tarnowskich Górach. Sienicki widział więc mundur na co dzień i dorastał w żołnierskim duchu. Młody chłopak często bywał na wojskowej strzelnicy, jednak ojciec nigdy go na to wojsko nie namawiał. Marek ukończył szkołę podstawową w Tarnowskich Górach, po czym za namową wspomnianego ojca poszedł do technikum mechanicznego, chciał od razu mieć zawód. W technikum poznał nauczyciela, który prowadził przysposobienie obronne, co bardzo go zainteresowało, na tyle, że sam postanowił pójść do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych z MECH we Wrocławiu. Od początku bardzo dobrze mu tam szło, szybko awansował, był dowódcą drużyny. Po ukończeniu pierwszego roku zaczyna jednocześnie studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych. Jest człowiekiem ambitnym, wie, że zawsze warto mieć coś jeszcze poza służbą, że być może nie będzie mógł do końca życia być wojskowym. Próbował godzić ze sobą naukę w obu szkołach, niestety żadnej nie ukończył. Jak wspomni później ojciec Marka Sienickiego: mój chłopak lubił ruch, nie mógł wysiedzieć w jednym miejscu. Chodził po górach od 16 roku życia. Kiedy był na studiach, wciąż jeździliśmy w Beskid Żywiecki. Chodziliśmy i chłonęliśmy te góry. Marek Sienicki pracował też w Ochotniczym Chówcu Pracy w Bytomiu. Pierwsze OHP działały już od 1958 roku pod hasłem wychowanie, nauka, praca. Chówce otaczają opieką młodzież najbardziej zagrożoną wykluczeniem społecznym, potrzebującą szczególnego wsparcia w zdobywaniu wykształcenia i szukaniu pracy. Później przyjął się też do obrony cywilnej kraju w Bobruku, a kiedy w obronie cywilnej zaczęły się zmiany, postanowił spróbować swoich sił w policji. Jednak jego ojciec nie był z tego zbyt zadowolony. Jak sam później wspomni, Marek sam tę ścieżkę wydeptał. Sam sprawił, że go przyjęli. Nic mu nie pomagałem. Najpierw chcieli go do piekar, ale jemu zależało na Bytomiu. W maju 1992 roku Sienicki miał żonę i 9-miesięcznego syna. Wieczorem 1 maja 1992 roku Sienicki wraz ze Zbigniewem Wierzbą i jeszcze jednym policjantem wyruszają na rutynowy patrol. Wkrótce jednak Ryszard wraca na komisariat, bo musi dokończyć biurową robotę. Kilka godzin później uzmysłowi sobie, jak wielki dar dostał od losu. Gdyby wtedy został w radiowozie z Sienickim i Wierzbą, też najprawdopodobniej by zginął. Sam Marek Sienicki też tego wieczoru miał siedzieć na komisariacie w dyżurce i odbierać telefony ze zgłoszeniami itd. Zamienił się jednak na dyżur z innym kolegą, ponieważ nie lubił odmawiać. Ponadto wolał jechać na patrol niż siedzieć przy biurku. Marek był silnym i wysportowanym mężczyzną, w pogoni za złodziejem skoczył raz z drugiego piętra. W każdym razie zdecydowanie wolał służbę patrolową. Nikt nie miał złych przeczuć, była to noc jak każda inna. Jak wspomną później koledzy Marka, dowcipkował, śmiał się, planował, co będzie robił w wolną sobotę z żoną i synkiem. Cieszył się na ten czas spędzony we trójkę z rodziną.
Marek Sienicki wraz ze Zbigniewem Wierzbą wyruszają na dalszy patrol. Obaj policjanci bardzo się lubią i wiedzą, że mogą na sobie polegać. Jak będzie trzeba, to jeden za drugim murem stanie. Na odprawie dostają ścisłe centrum. Można powiedzieć, że dla nich to taka klasyka w piątkowe wieczory. W Bytomiu na początku lat 90. niewiele jeszcze było klubów nocnych czy dyskotek. To wszystko zacznie się znacznie później. Rutynowy patrol z piątku na sobotę, czasem jakaś bójka, zbyt głośna impreza, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Jedno z wezwań jest do awantury domowej. Funkcjonariusze udali się na interwencję. Okazało się, że w Śródmieściu podczas domowej libacji alkoholowej wybuchła awantura. Zaczynają lecieć butelki z okien, słychać krzyki, wulgaryzmy i wyzwiska. Zwyczajna sprzeczka po alkoholu, jakich w tamtych latach w Bytomiu było wiele. Sienicki z Wierzbą legitymują i pouczają palujących. W końcu wszyscy rozchodzą się spokojnie do domów, a gospodarz uprząta rozbite szkło i obiecuje poprawę. Policjanci wracają do patrolowania swojego kwadratu. Do końca służby zostały im 2-3 godziny. Kiedy przejeżdżali przez skrzyżowanie trzech głównych ulic, Woźniaka z Dworską i Powstańców Śląskich, które jest jednym z największych w mieście, nagle zauważają dwóch dziwnie wyglądających mężczyzn. Owszem, zachowywali się spokojnie, przeszli przez ulicę w wyznaczonym miejscu, jednak ich ubiór i wygląd przykuwał uwagę policjantów. Obaj mieli na sobie rękawiczki i czapki, takie zimowe. Do tego każdy z nich niósł sportową torbę na ramieniu. Widząc radiowóz, nie przyspieszyli ani nie zaczęli wykonywać nerwowych ruchów. Jednak to wspomniane czapka i rękawiczki nie pasują do całości. Przypomnę, że to był już maj. Marek Sienicki wraz ze Zbigniewem Wierzbą przejeżdżają wolno przez skrzyżowanie i skręcają łagodnie w prawo, w ulicę Woźniaka. Obserwując ich policjanci pomyśleli, że coś jest nie tak i postanowili to sprawdzić. Zbigniew Wierzba cały czas obserwuje figurantów we wstecznym lusterku, chociaż jak sam później powie, nie spodziewał się żadnych ekscesów. Niestety Sienickiego i Wierzbę gubi normalne zachowanie podejrzanych. Wierzba jest dobrym policjantem, zna mowę ludzkiego ciała i trudno go zmylić. W pewnym momencie podejrzani spacerowicze chowają się za większy samochód, dokładnie Nyskę. Schowani za autem wyjmują z torby dwa pistolety maszynowe PMWZ-43 kaliber 7,62 mm. Podpinają do nich magazynki, a następnie przeładowują broń. 7,62 mm to tak zwany kaliber pośredni z czasów II wojny światowej. PM to już polska produkcja na wzór radzieckiego PPS-a. PPS ze zmodernizowanymi mechanizmami i skróconą lufą funkcjonował od 1943 roku. Wtedy też stał się elementem uzbrojenia Ludowego Wojska Polskiego. Po wojnie PM-y produkowano w Polsce, m.in. w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, a z czasem w fabryce broni w Radomiu czy kombinacie maszyn włókienniczych w Łodzi. W każdym razie w tym czasie policjanci postanawiają wylegitymować podejrzanych mężczyzn. Nie zaszkodzi sprawdzić, co tam ci dwaj kolokwialnie mówiąc kombinują. Może chcą dokonać jakiegoś przestępstwa, włamania, albo już to zrobili, a fanty trzymają w torbie. Sienicki z Wierzbą myślą, że mogą być ze samochodem, bo nie zdążyliby przecież niezauważeni uciec. To nadal ma być tylko rutynowe wylegitymowanie. Sienicki jako dysponent wysiadł z samochodu i ruszył w stronę podejrzanych. Zbigniew Wierzba cofnął radiowóz, bo chciał też odciąć im ewentualną drogę ucieczki. Kiedy policjant podchodzi do nich, nagle dostaje pierwszą serię z broni maszynowej. Bandyci zaczynają strzelać do obydwu funkcjonariuszy jak do tarcz. Jak wspomni Wierzba 23 lata po tragicznych wydarzeniach tej majowej nocy. Skąd w środku nocy w Bytomiu bandyci z taką bronią? Słabo uzbrojeni policjanci nie mieli najmniejszych szans w starciu z bronią bandytów. Wierzba jest jakieś 4 metry od Sienickiego i próbuje do niego powoli dotrzeć, ale seria strzałów blokuje mu dostęp. Policjanci od początku lat 90. nie mają kamizelek kuloodpornych. To jeszcze nie są te czasy. Zresztą na początku lat 90. nikt ich jeszcze nie atakuje. To pierwsza taka sytuacja. Niestety na czasy kamizelek i dodatkowego wyposażenia przyjdzie jeszcze poczekać. Tak samo jak na specjalistyczne szkolenie z obchodzenia się z bronią w sytuacjach kryzysowych. To też po tej akcji zacznie się w polskiej policji zasada, że pieniądze na nowy sprzęt i wyszkolenie znajdują się dopiero, gdy dojdzie do nieszczęścia. Wszystko dzieje się bardzo szybko, wręcz w ułamku sekund. Nagle prosto na Wierzbę idzie jeden z napastników, ma w ręku pistolet maszynowy i idzie, żeby go po prostu zabić. Jak wspomni później sam Wierzba, takie rzeczy widziałem tylko w filmach, ale w Bytomiu? Jaka była moja reakcja? Byłem w szoku. Ledwo wystawiłem nogę z radiowozu, gdy zobaczyłem, że jeden z napastników wychyla się zza Nyski i mierzy do mnie z PM-u i momentalnie oddaje serię.
bez słowa. Poszła seria od przodu do tyłu wozu. Poczułem ostry ból i bezwładnie osunąłem się na ziemię. Siedziałem na asfalcie plecami oparty o samochód. Byłem świadomy, ale jednak całkiem bezsilny. Nastała straszna cisza. Wierzba został trafiony w brzuch. Przeżył tylko dlatego, że udawał martwego i bandyta się na to nabrał. Marek Sinicki po pierwszej otrzymanej serii skulił się i usiadł na ulicy. Wtedy jeden z bandytów powie do drugiego: dobij go. A ten kończy życie policjanta. Jak powie później ojciec Marka Sienickiego, po cholerę go dobijał. Może by przeżył, gdyby nie dostał kolejnej serii, albo gdyby bandyci mieli inną broń niż maszynową. To może miałby szansę na życie? Ten sam bandyta, który stał nad ciężko rannym Zbigniewem Wierzbą, po zabiciu Sienickiego znowu podchodzi do Wierzby, aby upewnić się, że policjant się już nie podniesie. Po czym obaj zabójcy idą w stronę cmentarza. Wtedy półprzytomny Wierzba podniósł się, przeładował pistolet służbowy P-64 i wystrzelił w kierunku zabójców cały magazynek, 6 nabojów. W tym jednak momencie już z oddali uciekający sprawcy puszczają ostatnią serię strzałów w kierunku policjantów. Zbigniew Wierzba ostatkiem sił uskoczył na bok, nie trafili. Policjant dopada do leżącego na ziemi Marka Sienickiego, próbuje go ratować, uciska rany i nie chce dopuścić do wykrwawienia. Niestety obrażenia, jakie poniósł, były zbyt rozległe. Umiera na rękach kolegi z otwartymi oczami. Po chwili Wierzba orientuje się też, że Marek próbował odeprzeć atak. Kabura jego pistoletu, cała pokryta krwią, jest odpięta. Dopiero wtedy Wierzba orientuje się, w jak poważnym stanie sam się znajduje. Nie czuje bólu, nie widzi krwi, jest w szoku. Nie dociera do niego, że z Markiem to już koniec, że dla jego kolegi Marka jest już za późno. Nadaje komunikat do centrali i mdleje. Radiowóz, w którym pełnili służbę, jest cały podziurawiony od kul. Dochodzi godzina 3:40 nad ranem. Najbliższy policyjny wóz był już po kilku minutach na miejscu tragedii. Następnie zaczynają się zjeżdżać kolejne radiowozy. To wszystko się nie mieści w głowie. Strzelanina w centrum miasta? Strzały do policjantów? Kto? Dlaczego? Co chciał w ten sposób uzyskać? Sam zawód policjanta przez wielu nigdy nie był lubiany, zwłaszcza po krwawych pacyfikacjach kopalń na Śląsku, ale najpoważniejsze incydenty to było wyzywanie lub czasem jakaś szarpanina. Można powiedzieć, że istniała jakaś granica, której nikt nie przekraczał. A po tragicznej śmierci Marka Sienickiego to już posypało się w całej Polsce. Bandyci zobaczyli, że tak można. Niektórzy mieszkańcy ulicy Woźniaka, słysząc strzały, od razu podeszli do okien, by zobaczyć, co się dzieje. W świetle latarni zobaczyli uciekających dwóch młodych mężczyzn w czarnych ubraniach. Następnie policja podała alarm, który postawił na nogi blisko 300 funkcjonariuszy z rejonowej i wojewódzkiej komendy policji. Drogi wyjazdowe z Bytomia zostały zablokowane. Przeszukano też całą okolicę, ogródki działkowe, garaże czy też przestępcze meliny. Sprawdzono blisko 3000 mieszkań. Na miejsce dotarła też ciężarówka z funkcjonariuszami z oddziałów prewencji. Dowodzący akcją każą im wyjść, ustawić się w szeregu i ruszyć w kierunku, w którym biegli bandyci. Młodzi policjanci nie chcą jednak wyjść, bo do ścigania bandytów wyposażonych w broń maszynową wysłano ich tylko z pałkami szturmowymi. Dopiero po jakimś czasie policyjna Nysa dowozi im broń. Mogą oni liczyć tylko na to, że w razie konfrontacji z bandytami uda im się szybciej nacisnąć spust niż zbiegowie. Tak jak wspomniałem na początku, były to czasy, w których wyposażenie policjantów było bardzo marne. Kamizelek kuloodpornych nie było w radiowozach. Na stanie całej komendy była jedna, góra dwie. Do tego były bardzo ciężkie. Trudno było się w nich poruszać. Można powiedzieć, że to luksus, tak samo jak choćby hełmy. Policjanci zabierali wtedy na co dzień na te zwykłe patrole jedynie podstawowe wyposażenie. W radiowozie mieli kajdanki, pałki szturmowe, pałki krótkie, gaz, no i pistolety P-64, które nie były zbyt dobre. Wtedy, tamtej majowej nocy, cały Bytom jest sparaliżowany strachem. Po ponad kwadransie z miejsca zdarzenia Zbigniew Wierzba zostaje zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala górniczego w Bytomiu. Trafił tam z przeładowanym pistoletem w kieszeni, który w każdej chwili może wypalić. Po operacji, gdy tylko odzyskał przytomność, złożył krótkie zeznania i podał rysopis jednego ze sprawców. Po jego sporządzeniu był on pokazywany w gazetach i w telewizji. Policja musiała poinformować rodzinę Marka Sienickiego o jego śmierci. Pamiętam, że żona leżała w tamtym czasie w szpitalu, miała problemy z gardłem. Byłem roztrzęsiony, zabrali mnie do Bytomia, do prosektorium. Łudziłem się, że może to jakaś pomyłka. Marek był strasznie ostrzelany, ale to był on.
Pojechaliśmy od razu do jego żony do czeladzi, a potem do matki do szpitala. Była jakoś 4 rano. Nie było wtedy żadnych psychologów. Pozostawiono nas samych sobie. Jak przez mgłę pamiętam, że ktoś z pogotowia dał mi zastrzyk uspokajający i tyle. Całą resztę musieliśmy przeżyć sami. Żona Marka Sienickiego, Paulina, jeszcze o niczym nie wie. W ich mieszkaniu w czeladzi opiekuje się małym dzieckiem. Nagle ktoś dzwoni do drzwi, jest przekonana, że to Marek wrócił do domu po nocnej służbie. Otwiera drzwi i nagle widzi teścia oraz kilku obcych policjantów. Od razu wie, że stało się coś złego. Teść jest blady. Nagle zdoła tylko powiedzieć: Marka zastrzelili. A potem był już tylko krzyk, płacz i niedowierzanie. Przez długi czas Paulina Sienicka nie będzie mogła dojść do siebie. I tęsknota za Markiem będzie ogromna, żeby choć trochę ten ból złagodzić, sięga po kasety wideo ze ślubu, tam gdzie Marek jest żywy. Kiedy jechali na jego pogrzeb, ich syn Marek Junior pierwszy raz powie: tata. Na czele grupy poszukiwawczej stanął nadkomisarz Mirosław Majchrzak. Na miejscu zdarzenia nie ma żadnych śladów, poza 16 łuskami ze wspomnianej amunicji kaliber 7,62 mm. Ponadto z ciała Sienickiego wyciągnięto jeden pocisk, a drugi znaleziono w jego kurtce. Ekspertyzy przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym potwierdzą, że pociski pochodzą z pistoletu maszynowego PMWZ-43. Z broni tej pochodziło także 11 znalezionych łusek. 5 łusek odstrzelono z broni oznakowanej symbolem A-1560. Ustalono, że w nocy z 10 na 11 kwietnia skradziono je z zakładów przemysłu odzieżowego Omex w Głuchołazach. Śledztwo zaczyna się niemal natychmiast, lecz jeszcze długo nie będzie wiadomo, kto zabił. Tropienie morderców przenosi się z Bytomia na cały Śląsk, potem obejmuje cały kraj. Na antenach policyjnych radiowozów w Katowicach, Zabrzu i w Bytomiu pojawiają się czarne wstążki. Władze miejskie wyznaczają nagrodę w wysokości 50 milionów starych złotych za pomoc w ustaleniu sprawców. Policja podejrzewa lokalnych recydywistów, ale też rosyjską mafię. Zwłaszcza, że przez jakiś czas po zdarzeniu ktoś wydzwania do szpitala i nadmiernie interesuje się stanem zdrowia wierzby. Ten jako główny świadek natychmiast zostaje objęty ochroną, pilnują go dzień i noc, przechodzi 2 operacje. W szpitalu jest ponad miesiąc, a kolejne 2 na zwolnieniu. Powoli zaczyna dochodzić do siebie i fizycznie, i psychicznie. Trauma jest ogromna, ale nie może się doczekać powrotu do służby. Do pracy może wrócić we wrześniu, czyli 3 miesiące po ataku i śmierci Marka. Po powrocie stawia sobie za punkt honoru schwytanie morderców kolegi. Jak jednak sam później wspomni: żałuję, że nie wróciłem jeszcze wcześniej. Może mniej bym się zadręczał, i tak wciąż ma w głowie pytania, analizy, odtwarzanie tamtej majowej nocy od nowa, raz za razem. Co by było gdyby? Lata mijają, a ja wciąż przeżywam tę noc. Gdybym zdążył wyciągnąć broń, gdybym od razu wezwał posiłki, gdybym na tę jedną noc uparł się na kamizelki kuloodporne z dyżurki dla Marka i dla siebie. Zabójców Marka Sienickiego udaje się namierzyć i zatrzymać dopiero po kilku miesiącach. Byli to 27-letni Ireneusz Gutowski i o 2 lata starszy Andrzej Morawski. Nie byli oni członkami żadnej mafii, ale zwykłymi recydywistami z Głuchołaz. Obaj poznali się w prudnickim areszcie, gdzie pracowali razem w lokalnym radiowęźle. Morawski siedział za kradzieże samochodów, głównie nysek, na których punkcie miał bzika, Gutowski odbywał wyrok za rozbój. Obaj przypadli sobie do gustu. Andrzej Morawski snuł następujące plany. Założymy gang, będziemy robić stacje benzynowe, kantory i banki. Kupimy broń, może od ruskich, a jak będziemy zarobieni, to będziemy mieli najnowsze fury i panienki. Potem pojedziemy do Reichu, bo tam są jeszcze większe możliwości. Ireneusz Gutowski wtedy deklarował: już nigdy nie dam się złapać policji. Wyszedł na wolność w 1990 roku. 2 lata później dołączył do niego Morawski. 10 kwietnia 1992 roku wraz z 3 kompanem włamali się do Omexu w Głuchołazach. Do budynku wdarli się przez płot od zaplecza, następnie po drabinie przeciwpożarowej dostali się na dach, a stamtąd po wypchnięciu okna do pomieszczeń kasowych. Drzwi do pokoju z sejfem otwierają wytrychem, kolejne wewnętrzne wysadzili z zawiasów, szafę pancerną sforsowali łomem, spodziewając się, że w środku są pieniądze, których jednak nie ma. Biorą to, co jest, czyli 3 PMWZ i 6 magazynków, zawierających w sumie 150 nabojów. Może to się przyda, a może da się sprzedać. Ustalenie sprawców tej kradzieży mogło doprowadzić do zabójców Marka Sienickiego i doprowadziło.
Obaj bandyci byli na celowniku policji od lipca 1992 roku, czyli 2 miesiące po śmierci Marka, a to za sprawą zbyt długiego języka przyrodniego brata Andrzeja Morawskiego, który podczas jednej z libacji alkoholowych zaczął licytować się z kompanami, kto jest groźniejszym bandytą. Jeden chwalił się włamaniem do kiosku, drugi do sklepu, wtedy Mariusz M. zaczął się przechwalać. Jesteście leszcze. Mój brat załatwił gliniarza. Był na robocie z Irkiem z Głuchołaz. Po robocie zadekowali się w Rajchu. Mariusz M. nie wie jednak, że pośród biesiadników jest policyjny uchol, czyli tajny informator policji. Ten od razu zawiadamia prowadzącego go funkcjonariusza. Kilka dni później Andrzej Morawski zostaje zatrzymany w Zgorzelcu. Niestety po 2 dniach spędzonych na policyjnym dołku ku wściekłości policjantów zostaje wypuszczony z powodu braku mocnych dowodów na powiązanie go z zabójstwem Marka Siennickiego czy choćby z włamaniem do Omexu. Wychodzi na wolność, a mając już doświadczenie z organami ścigania, wie jak zgubić ogon i wyjeżdża z Polski. Ireneusz Gutowski zostaje zatrzymany w Gliwicach w listopadzie. Morawski wpada ostatecznie w Belgii 2 grudnia. Władze belgijskie dają znać stronie polskiej, że Morawski siedzi w więzieniu w Brukseli, skazany na rok więzienia za nielegalne posiadanie broni i paserstwo. 7 maja 1993 roku zostaje wysłany do Polski w ramach ekstradycji. Warunkiem wydania Morawskiego jest przyrzeczenie, że nie zostanie on skazany na karę śmierci, która jeszcze wtedy obowiązywała w polskim kodeksie karnym. Tak więc na podstawie ówczesnego kodeksu karnego mógł on otrzymać maksymalnie wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Jako trzeci w ręce policjantów wpada wspólnik z włamania do Omexu. Przebieg strzelaniny w Bytomiu policja odtwarza na podstawie wyjaśnień skruszonego Ireneusza Gutowskiego. Z jego relacji wiadomo, że to on jako pierwszy strzelał do Marka Sienickiego. Andrzej Morawski był w tym czasie zajęty Zbigniewem Wierzbą. Gdy uznał, że pozbył się zagrożenia, oddał kilka strzałów w kierunku leżącego na jezdni Sienickiego. Strzelał, aby go dobić. Bez litości. Po trwającym 15 miesięcy śledztwie sporządzono akt oskarżenia. Prokurator Jacek Ancuta oskarżył Gutowskiego i Morawskiego o zabójstwo i nielegalne posiadanie broni. Dodatkowo skarżył Morawskiego o usiłowanie zabójstwa policjanta Zbigniewa Wierzby, bo to on postrzelił go w brzuch. Jednak jedyne co Morawski mówi przed sądem to zdawkowe: nie przyznaje się do żadnego zarzucanego mi czynu i korzystam z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Uważano wtedy, że bandyta jest do końca pewny siebie. Być może dlatego, że wie, iż de facto nic na niego nie mają. W jego mieszkaniu nie znaleziono niczego podejrzanego, co wiązałoby go z zabójstwem policjanta. Jedyne, co go obciąża, to zeznania kompana. Zmieszanie, może nawet i wstyd, pojawia się na twarzy Morawskiego tylko przez krótką chwilę, kiedy na sali sądowej sędzia wywołuje Józefa Sienickiego. Jest on też oskarżycielem posiłkowym. Jak wtedy zezna? Chcę dokładnie wiedzieć, jak doszło do zabójstwa syna, było wszystkim kiedyś powiedzieć mojemu wnukowi. Zbigniew Wierzba jest głównym świadkiem oskarżenia. Pamięta, że oskarżeni sprawiali wrażenie, jakby się nudzili. Kamienna twarz, żadnej skruchy, żadnego kontaktu wzrokowego. Gutowski, pytany, dlaczego strzelali do policjantów, od razu wyznał, że zrobili to trochę bezmyślnie, bez zastanawiania się nad konsekwencjami. Broń była im potrzebna do przeprowadzenia włamania, może do kradzieży Nyski. Prokurator domagał się 15 lat więzienia dla Gutowskiego i 25 lat dla Morawskiego. Argumentował to tym, że obaj targnęli się na ludzkie życie, ale równocześnie zaatakowali stróżów prawa, co przy narastającej fali przestępczości nie może ujść uwadze sądu. Sąd pierwszej instancji skazał Gutowskiego na 15 lat pozbawienia wolności, a Morawskiego na 25 lat. Dopiero po ogłoszeniu wyroku Morawski po raz pierwszy przemówił. Domagał się ponownego rozpatrzenia sprawy, twierdząc, że jest niewinny, a strzelał nie on, ale Gutowski. Sąd apelacyjny utrzymał jednak jego wyrok, skracając jednocześnie karę Gutowskiego do 13 lat za przyznanie się do winy i pomoc w sporządzeniu aktu oskarżenia. 2 skradzione pistolety maszynowe odnaleziono zakopane na cmentarzu komunalnym w Bytomiu. Na trzeciego PMA nie natrafiono nigdy, nigdy też nie został użyty. Jako zarejestrowany byłby zbyt łatwy do namierzenia. Jednak później Morawski napisze do prokuratora Ancuty, że wie, gdzie jest zakopany 3 pistolet maszynowy i że może to wyjawić. Wskazany przez niego lasek został dokładnie przekopany, jednak nic nie znaleziono. Józef Sienicki, ojciec Marka, nie krył żalu. Zrujnowali życie moje, mojej żony, jednorocznego wnuka i synowej. Zostaliśmy sami, mówił.
Podczas procesu oskarżony Andrzej Murawski drobiazgowo egzekwował swoje prawo do obrony. Cóż za farsa, pomyślałem. A jakież prawo do obrony pozostawił Markowi? Nie dał mu cienia szansy. Nie będę już mówił, jakie skojarzenia historyczne nasuwają mi się, kiedy słyszę o dobijaniu rannych. Zbigniew Wierzba po niespełna 25 latach pracy w policji przeszedł na emeryturę. Prowadził potem agencję detektywistyczną. Policjant Ryszard, który tamtej majowej feralnej nocy tylko przez rządzenie losu nie pojechał na dalszy patrol, też nie zrezygnował ze służby, chociaż zapłacił za to swoim zdrowiem. Źle sypiał, wciąż był poddenerwowany. Marek Sienicki został pochowany na cmentarzu w Tarnowskich Górach. W policji służył dopiero półtora roku. Pośmiertnie został awansowany na stopień starszego sierżanta. Jak wspominałem, pozostawił żonę i osierocił syna. W tej całej historii wydarzy się też coś absolutnie niezwykłego, coś naprawdę dobrego. Po tragicznej śmierci Marka Sienickiego, jego rodzina dowiedziała się, że jeden z mieszkańców Bytomia, którym ta tragedia strasznie wstrząsnęła, ufundował synowi policjanta Markowi Juniorowi książeczkę mieszkaniową. Okazał się nim Tadeusz Odlanicki Poczobut. Co miesiąc wpłacał pewne sumy pieniędzy na tą książeczkę. O tym, że obcy człowiek wpłaca wnukowi pieniądze, Józef Sienicki dowiedział się od komendanta. Tadeusz Odlanicki Poczobut to znany na Śląsku przedsiębiorca. Jest inżynierem górnikiem, ukończył krakowską AGH i w 1964 roku rozpoczął pracę w kopalni Dimitrio w Bytomiu. Książeczka od początku była zarejestrowana na Marka Sienickiego juniora. Poczobuta nigdy nic nie łączyło z rodziną Sienickich, był dla nich obcą osobą. Ale śmierć policjanta i osierocenie przez niego malutkiego synka wzruszyło nim do głębi. Tak po ludzku przez kilkanaście lat zbierał grosz do grosza i wpłacał na książeczkę. Jako jedyny pełnomocnik w każdej chwili mógł ją zlikwidować, zawiesić, ale był konsekwentny. Dopiero gdy Marek Sienicki junior kończy 18 lat, następuje uroczyste przekazanie książeczki. Odbyło się to podczas jednego z obchodów święta policji. Józef Sienicki nie do końca wierzył darczyńcy. Jak sam wspomni, wnukowi przez te wszystkie lata nic nie mówiłem. Dopiero po 18 urodzinach, kiedy darczyńca zgłosił się ponownie, dopiero kiedy chciał przekazać książeczkę ze sporą sumą pieniędzy, uwierzyłem, że to było na serio. Z kolei Marek Sienicki junior powie: obcy człowiek, a takie serce ma. Komu by się chciało zbierać przez tyle lat na cudze dziecko? Przez tyle lat wiele się może zmienić. Życie drożeje, każdy grosz się liczy, a obcy człowiek obcemu człowiekowi taki prezent robi. Bardzo chciałem coś powiedzieć, ale nie potrafiłem, bo cokolwiek bym powiedział poza dziękuję, wydawało się za małe. Tadeusz Odlanicki Poczobut za swój piękny i wielki gest otrzyma medal za zasługi dla policji. Bytom i jego mieszkańcy pamiętają o śmierci policjanta Marka Sienickiego. W miejscu, gdzie doszło do tragedii, stoi pamiątkowy obelisk wraz z informacją. W tym miejscu w nocy 2 maja 1992 roku zginął starszy sierżant Marek Sienicki, bytomski policjant. Przechodniu uszanuj jego ofiarę. Koledzy w każdą rocznicę jego śmierci zaciągają tam wartę honorową. Zawsze są tam znicze i świeże kwiaty. Imieniem Marka Sienickiego nazwano też jedną aleję, Deptak, który jest położony nieopodal Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. To wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnych.